Szanowni Państwo, dzień dobry. Tutaj pracuję w tym wielkim gmachu w Centrum Onkologii w Warszawie. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Wygrywają tylko ci, którzy przyjeżdżają wcześniej, wtedy, kiedy możemy rozpoznać chorobę nowotworową we wczesnym stadium zaawansowania. Takich na szczęście ludzi mamy coraz więcej, ale najważniejsza jest profilaktyka. Najważniejsze są zachowania prozdrowotne. Myślę, że bardzo jest ważne, żeby wiedzieć, że proste badania, takie jak morfologia krwi, jak USG, czy tarczycy, czy jamy brzusznej, przede wszystkim udział w badaniach bezpłatnych, profilaktycznych, które są dostępne bezpłatnie, jeszcze raz podkreślam, takie jak mammografię dla kobiet, cytologię, jak kolonoskopię, czyli te badania, które służą bardzo wczesnemu wykryciu, nawet nie tylko nowotworów we wczesnej fazie zaawansowania, ale również stanów przedrakowych, które tak jak w przypadku cytologii czy kolonoskopii można przy tym badaniu nawet usunąć te stany przedrakowe, czyli nie dopuścić w ogóle do zachorowania. Wykonując proste badanie morfologii krwi, można zapobiec, bo występują objawy wczesne, które sugerują, że może być białaczka, która jest w tej fazie uleczalna. Natomiast wszystkie stadia, które są zaawansowane, kiedy właśnie przeoczymy, kiedy nie wykonamy tych badań służących wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych, no niestety możemy tylko mówić o przedłużeniu życia, natomiast nie o wyleczeniu. Przede wszystkim główni zabójcy pośród nowotworów dzisiaj to jest rak płuca, czyli no, palenie papierosów. Wiadomo, co jest napisane na paczce papierosów. To jest kwestia bardzo dużej ilości zachorowań na raka piersi. To jest również rak jelita grubego, dotyczący przecież i mężczyzn, i kobiet. To jest rak prostaty u mężczyzn. Coraz dłużej żyjemy. Cieszymy się z tego, że średnia życia w Polsce również jest w znaczący sposób wydłużona w porównaniu jeszcze sprzed 10-20 lat. W związku z tym no, są możliwości, że te nowotwory jednak się mogą pojawić w naszym życiu. Dlatego bardzo jest ważne, żebyśmy wcześniej zgłosili się do lekarza. Nasz organizm daje jasne, klarowne sygnały, które stwarzają sytuację, że jednak idź, przebadaj się, prawda? Powiedz lekarzowi. Może to nic takiego nie jest, bo najczęściej nie jest to nic takiego, ale nie da się zaskoczyć chorobie. Jeżeli nie weźmiesz udziału w tych badaniach, możesz stracić swoje życie. To są bardzo ważne treści i tutaj chciałbym się zwrócić z apelem przede wszystkim do wszystkich tych, którzy czują się odpowiedzialni za tą zdrową część społeczeństwa. Zarówno do wójtów, jak i do lekarzy rodzinnych, jak i do nauczycieli w szkołach. Również aptekarze są naszym głównym sprzymierzeńcem. Nierzadko aptekarz odgrywa tą rolę właśnie niemalże lekarza pierwszego kontaktu, bo tam przychodzimy z naszymi pierwszymi skargami, dolegliwościami. Wszyscy zmobilizujmy się i wykazujmy czujność onkologiczną. A ta czujność polega na tym, żeby zgłaszać się z tymi dolegliwościami, które wcale nie muszą być rakiem, ale trzeba wykluczyć, że nie są rakiem albo stanem przedrakowym. I bierzmy udział w tych badaniach, które są bezpłatne, mammografię, cytologię, kolonoskopię. Te badania, które mogą nam pomóc w wczesnym wykryciu choroby nowotworowej i uratować nasze życie. Weźmy los w swoje ręce, dbajmy o naszą społeczność, pomagajmy zdrowej części społeczeństwa, żeby chciała korzystać z tego, co jest właściwie podane na tacy. Nie bójmy się, rak jest jedną z wielu chorób przewlekłych, którą można wyleczyć, byleby wcześniej ją rozpoznać, a jeszcze lepiej w ogóle nie dopuścić do zachorowania i tym sposobem możemy w znaczący sposób zmniejszyć liczbę chorujących, a przede wszystkim doprowadzić do lepszej wyleczalności tych niełatwych w leczeniu chorób, ale jeżeli wcześnie rozpoczniemy postępowanie diagnostyczno-lecznicze, zwiększamy nasze szanse na całkowite zwycięstwo.